Elo, velo, rowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to rower szybki, szosowy, aerodynamiczny, czyli Giant Propel Advance Pro 1. Czyli rower, który katalogowo kosztuje około 30 tysięcy, czyli już nie mało. Jest w szybkim kolorze, może to nie jest taki idealny czerwony jak przy Ferrari, ale to jest nazwany jakoś Phoenix. I faktycznie no, kolor jest wyjątkowy, jest czerwony, jest jaśniutki. Ciężko jakby go uchwycić na zdjęciach, ale ogólnie naprawdę robi fajne wrażenie na żywo. Nie wiem, jak to będzie wyglądać na filmie. Rower jest po ambasadorze Gianta, który jeździł nim około roku czasu i jest w nieco innej konfiguracji niż standardowo, czyli ma obciętą rurę sterową i nie ma tutaj podkładek pod mostkiem i jest w rozmiarze L. L, dosyć długi rozmiar, bo 58 z mostkiem 110 mm. To jest bardzo długi rower, ja czuję się na nim trochę wyciągnięty. Mimo tego jeździ mi się nawet ok. Raczej przy takich krótszych dystansach rzędu, nie wiem, 50-70 km, jakbym miał jechać nim gdzieś dłuższy dystans, to raczej na dwa razy w takiej konfiguracji. Ja niestety jestem na pograniczu rozmiarów w Giancie. Do tej pory miałem okazję pojeździć w rozmiarze M na L na Giancie TCR. On tam z mostkiem chyba 110, no czułem, że jakby był ciut przykrótki, tam brakowało centymetra czy dwóch, a tutaj w tej jakby agresywnej konfiguracji on jest dla mnie ciut przydługi, więc no mówię, jestem tak na pograniczu. Jeżeli miałbym wybierać, tak już może troszeczkę odnośnie rozmiaru, patrząc na to, że mam długie nogi, bo to jest przekrok 92 cm, albo mógłbym wybrać ML-kę z dłuższym mostkiem, albo L-kę z krótszym mostkiem. Na szczęście mostki tutaj są w miarę szybko jakby tam wymienialne, więc to nie ma problemu, zresztą zaraz będę pokazywać. Ale myślę, że dla wygody chyba wziąłbym L-kę z krótszym mostkiem. Chyba ten wariant byłby dla mnie na przykład lepszy. Choć bardziej pro oczywiście jest mniejsza rama z dłuższym mostkiem, no to wszystko zależy od potrzeb. Ja teraz też mam rower, który testuję właśnie w tej drugiej, bardziej agresywnej konfiguracji. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższym dystansie, ale to nie mówię właśnie o tym rowerze, tylko o tym innym. Na tym rowerze nie mam zrobionych za dużo kilometrów z tego powodu, że jego stan techniczny na ten moment nie pozwala trzaskać dużo kilometrów, a po drugie nie ma on pomiaru mocy, który oczywiście też można zamontować, ale niestety ja prowadzę tam jak czasami sobie jakieś treningi, statystyki, te sesy, waty i te sprawy i moc mi jest potrzebna, aby móc dobrze sobie kalkulować na przykład cały tydzień, żeby zrobić odpowiednie obciążenie treningowe. Mam przejechane trochę kilometrów, mogę się w zupełności wypowiedzieć, bo on nieco się różni od TCR-a, gdzie na TCR-ze zrobiłem chyba z 600 km. I osobny film też mogliście zobaczyć już na kanale o napędzie SRAM Rival, który no, według mnie jest o niebo lepszy niż Shimano DI2, ale to oczywiście odsyłam do tamtego filmu i tam możecie w komentarzach się kulturalnie wypowiadać. To teraz przejdźmy do samego roweru. Patrzcie na to, że tutaj coś odstaje, bo to nie ja robiłem. Też wiem, że zlinczujecie mnie za te pedały, ale no jakoś musiałem się tutaj dostać, a akurat ostatnio nie korzystałem z tego roweru, więc no pedały pierwsza klasa, całe 49 zł, polecam. No to co, przejdźmy teraz do samego roweru. Jak już wspomniałem, jest w rozmiarze L, co wiąże się z tym, że przy L-kach jest bardzo szeroka kierownica, to chyba jest nawet 44, czyli jak dla mnie za szeroka. Przy rowerze szosowym dla mnie idealna szerokość to jest 40 mm. Jak jest jeszcze 42, to jest w miarę akceptowalne, ale 44 jest mega za dużo. Dlatego ja sobie tutaj zrobiłem takim sposobem na remko, że troszeczkę klamki dałem do środka i w tym sposobem oszukałem jakby tutaj szerokość kierownicy, żeby mi się jeździło dosyć przyjemnie. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o kierownicę i mostek, to można to w miarę fajnie szybko wymienić, bo to nie jest taki pełny mostek. On ma tutaj taki otworek od środka, nie wiem, czy będzie widać. I powiem szczerze, że ja się zdziwiłem, bo nie wiedziałem, że teraz są takie rozwiązania. Teraz przy swoim Pafarku też właśnie coś takiego mam. Spoko opcja, bo teraz jakbyśmy chcieli wymienić mostek, to po prostu bierzemy sobie krótszy, wymieniamy i nie ma problemu.
Nic nie musimy od nowa przepinać, kombinować. Dziękuję, do widzenia, więc naprawdę takie rozwiązanie jest świetne. Dobrze, że nie ma tutaj właśnie takiego kokpitu zintegrowanego, bo można wstępnie na przykład na rowerze pojeździć, sfitować się, albo już jak na przykład jesteśmy sfitowani, no to możemy później to ustawiać pod siebie, więc to rozwiązanie jest naprawdę fajne. Dobre też jest, że tutaj mamy taki adapter pod licznik, gdzie możemy sobie na przykład jakiegoś Garminka, IGP Sporta albo jakiś tam inny licznik zamontować. O siodełku Gianta już się wypowiadałem. Generalnie nie jest to złe siodełko, jest już zgodne ze standardami, czyli po prostu jest to siodełko troszkę krótsze i fajnie wyprofilowane. Kwestia tylko taka, że na przykład pod moje 4 literki jest ono ciut przywąskie. Myślę, że jakby było jakieś 150-155, to to siodełko byłoby idealne. Sztyca wąska, chyba ta sama, co jest w TCR-ze. Nie pracuje ona w tą stronę, więc nie pochłania ona jakoś tam dodatkowo drgań na nierównościach. Wiadomo, przy szosie nie jest to aż tak mocno potrzebne. Bardziej zależy w rowerze na sztywności i tu ta sztywność taka jest. Trochę może się jakby buja na boki, ale to nie ma raczej z tym jakiegoś większego problemu. Najbardziej przy tym mnie wkurza ta gumeczka, bo ona nie jest w żaden sposób zabezpieczona. Tutaj niby jest jakiś taki pierdzielnik, który powinien się tam wtyknąć i dotrzymywać, ale to, no to jest chyba największa bolączka tego rozwiązania. Tu przy też moim Pafaro też jest to o wiele lepiej rozwiązane. No i ten klinik tutaj od góry też, jak poluzujecie, wyjmiecie sztycę, no to będzie Wam wpadać, więc trzeba uważać przy wyjmowaniu sztycy, żeby przytrzymać sobie kluczem albo zrobić to wszystko pod kątem, żeby to nie wpadło do środka. O grupie napędowej, o SRAMie opowiadałem osobno, więc nie będę tutaj się za bardzo rozczulał. SRAM Rival, nie za lekki, dobrze działający. Mimo, że tutaj napęd jest troszeczkę zużyty, to działa to przyzwoicie i sam jakbym miał wybierać rower, to oczywiście też wybrałbym na SRAMie Rivalu. Ale mówię, to odsyłam do filmu, tam możecie sobie znaleźć więcej informacji. Bardziej tutaj chcę się skupić na kołach i oponach, które są zamontowane w tym rowerze, czyli koła Gianta SLR1 na oponach Cadexa w systemie tubeless, a dokładnie w systemie bezhaczykowym. I powiem szczerze, że z tych kół jestem tutaj już troszeczkę bardziej zadowolony z tego powodu, że działa to fajnie. Wysoki stożek, 50 mm. Nie są jakoś one mega zamulone. Nie pamiętam teraz wagi, ale pewnie będzie poniżej 1500 gramów. Opony nie za lekkie Cadexa, ale Cadex to już jest najwyższa klasa opon, jakby można powiedzieć, od Gianta, bo to jest taka, nie wiem, jakby podmarka czy nadmarka Cadexa, bo nawet rowery Cadexa też wychodzą, jakieś czasówki, nie czasówki. Taka można powiedzieć grupa premium. No i na tych oponach już jakoś to się przyjemnie toczy. Nie czuć jakiegoś tam mega zamulenia, tak jak było to na przykład w teaserze tym podstawowym, co testowałem. Miałem myśl, żeby tu założyć jeszcze opony Continentala, ale no przez brak pomiaru mocy nie jestem w stanie tutaj jakby zrobić jakichś tam fajniejszych, dokładniejszych testów, aby sprawdzić, jak to się kula. Więc mega mnie to zaskoczyło, więc może przejdźmy teraz do cykania bębenka, który tutaj robi największą robotę. Dobra, przejdźmy teraz do najprzyjemniejszej kwestii, czyli sprawdźmy, jak cyka ten rower. Jeżeli chodzi o system tubeless, hookless Gianta, no to nikt na razie do tej pory nie zgłosił jakichś problemów. Jeżeli ktoś korzysta z kół Gianta i do tego z opon Gianta, no na pewno jest to ze sobą bardzo kompatybilne i nawet bardzo dobrze trzyma ciśnienie. Akurat tutaj są zamontowane dętki, ale przy poprzednim Giantie TCR-ze no faktycznie nie było jakichś tam problemów, nie bałem się, że ta opona spadnie. Tylko, że poprzednie te opony giantowskie były, no powiedzmy, takie trochę kartofle, a tutaj no już naprawdę toczy się to fajnie. Ma taką ciekawą strukturkę, po środku są super gładkie, a po bokach już ma jakiś tam delikatny bieżnik do odprowadzania wody. Dobra, i teraz przejdźmy do samej ramy. Jednemu ta rama będzie się podobać, drugiemu nie. Według mnie
jest fajna. Ten przód jest taki no, trochę masywny, ta główka jest taka no, długa. Nie chodzi mi o wysokość, tylko o długość, no bo wysokość będzie zależna też właśnie od rozmiaru roweru. MLK będzie miał o 2 cm czy tam o centymetr niżej, ale no, ta główka jest no, jebitna. Cała reszta już jest zbliżona do Gianta, już tutaj TCR-a, może troszeczkę grubsze rurki, ale no, niewiele. Generalnie, jeżeli chodzi o konstrukcję, będzie to po prostu trochę szersze, masywniejsze, aerodynamiczne. I jak już się to rozbuja, to idzie naprawdę bardzo fajnie. I tylko delikatny problem jest z tym rozbujaniem. Czuć po prostu, jak depniemy w korby, no to, że ten rower nie przyspiesza tak fajnie. Nie wiem teraz do końca, czym to jest spowodowane, czy jeszcze te koła i te opony mogły być jakby troszeczkę lepsze i faktycznie może to by się lepiej napędzało. Nie testowałem z moim właśnie drugim zestawem kół. Nie przyspiesza to źle. Giant na przykład TCR, ten podstawowy, on przyspieszał właśnie fajnie, czuć była tą lekkość, ale później powyżej 30 km na godzinę czuć było, jakby tam czegoś tak troszeczkę brakowało, jakby coś mnie tam hamowało. Przy tym rowerze jest właśnie odwrotnie. Tu trochę ciężej go rozbujać, ale jak się rozbuja, to idzie. Więc generalnie na pewno duży wpływ będą miały tutaj też oczywiście opony i koła, ale sam ten rower tutaj w tej konfiguracji jest naprawdę bardzo fajny. Za dużo bym w nim nie zmieniał, zapewne bym zmienił tylko ogumienie, ewentualnie wrzucił dętki TPU, aby było lżej i trochę szybciej. Same kółeczka bym zostawił, tym bardziej, że cykanie ich jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. I tyle. Uważam, że fajny rower w ładnym kolorze, trochę ciężko go na zdjęciach jakby uwydatnić, ale ogólnie jest ok. Podoba mi się. Daję okejkę, takie w skali od 1 do 6, no piątkę bym dał, bo do 6 to jeszcze troszeczkę brakuje, ale piąteczka już by było spoko, jeszcze jakby był w moim dopasowany idealnie pode mnie, to już w ogóle by było super, nie? Ale to może by było piątka z plusem. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym rowerze sądzicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.